W Izraelu trwają wybory parlamentarne. O godzinie 7 czasu lokalnego zostały otwarte lokale wyborcze. W ciągu 2 lat to czwarte tego typu głosowanie. To już kolejne wybory parlamentarne w tak krótkim czasie. Poprzednie 3 głosowania kończyły się politycznymi impasami. W kwietniu ubiegłego roku miało je przełamać porozumienie 2 głównych rywalizujących sił biało-niebieskich oraz Likudu Benjamina Netanyahu. Koalicja przetrwała jednak tylko do grudnia. Wzywam wszystkich w Izraelu, idźcie i zagłosujcie. Tym razem musimy uzyskać decydujący wynik. Nie może być piątych wyborów. Musimy zakończyć wszystko dzisiaj i uzyskać decydujący wynik. Mam wielką nadzieję, że opinia publiczna będzie wystarczająco sprytna i da nam szansę dalszej pracy na rzecz państwa Izrael, państwa żydowskiego. Dużą nadzieję na większość w parlamencie ma Benjamin Netanyahu, który stanowisko premiera piastuje od 12 lat. Liczę, że szalona korzyść jego obozu przeważy kampania szczepień i seria porozumień z krajami arabskimi. Przeważy pomimo toczącego się przeciw niemu procesowi w sprawie korupcji, defraudacji i nadużycia zaufania. Przedwyborcze sondaże wskazują, że o wyniku po raz kolejny może zadecydować minimalna różnica głosów, tym bardziej, że blisko 15% ankietowanych nie wie, na kogo i czy w ogóle zagłosować.